Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wiadomości z regionu. Zaczynamy społecznie. Już po raz trzeci z rzędu korporacja Miltech została wybrana najlepszym pracodawcą w Night City. Poza doskonałą pensją pracownicy zatrudnieni... Takie pieniądze... W samą porę. Taka mura. Jeśli chcesz skoczyć, pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście. To nie jest śmieszne. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki na dane od Wakako. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda snajperów. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim on unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj. A platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę, ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepszy. Zwrócisz czymś ich uwagę, banki po złodzieju. Brzmi niebezpiecznie. Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako-samą. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Poczekaj. Gdyby się nie udało, mamy jakiś plan awaryjny? Zastanów się. Zostałem oskarżony o zdradę Arasaki. Za chwilę spróbuję dostać się do siostry CEO. Powiem bez ogólnie. Nie przewiduję żadnych planów awaryjnych. Ten musi się użyć. Okej, jestem gotowy. Pytanie, czy ty jesteś? Przecież opracowałem ten plan. I wciąż uparcie pomijasz w nim swojego kumpla Ode. Oda to człowiek honoru. Nie podniesie na mnie ręki. Do momentu, w którym nie spadniesz Hanako na kark. To prawda. W takich momentach honor schodzi na drugi plan. Zwycięża instynkt i szybkość. No i? Więc mam nadzieję, że wciąż jestem od niego szybszy. Uważaj na siebie. Jestem na pozycji, platformy właśnie ruszy. Pamiętaj, żeby uważać, bo ściągniesz na siebie drony Arasaki. Widziałem też netronerkę w korporacyjnym uniformie. Gdzieś się zaszyła. Przyjąłem. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanako-sama. Chodź, powinniśmy wracać do środka. Jesteś już blisko. Masz go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Okej, zajdę go. Wiem, gdzie
Proszę mi dokładnie wytłumaczyć, czemu policja ma zabezpieczać tego? Wolałbym swoich chłopaków. Okej, rozumiem. Piętra wyżej, kobieta w czerwieniu. Chyba jest uzbrojona. Odwołuję się malownicy. Ściągnąłem tego bliższego. Teraz wskocz na balkon obok zielonego neonu i wejdź do mnie. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. Pilot trzeciej eskadry w stopniu sierżanta. Pierdolcie się wszyscy! Zabili Toma i nawet nie wydali ciała. A bez ciała nie ma odszkodowania. Ty właśnie są pierdolonymi hienami. Spokój się, nie wiesz kto słucha. Mam coś ważnego. To Oda. Rozmawia z kimś na łączach. Podpinam cię, posłuchamy razem. Powtarzam, zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hana Koszamy w ogóle nie powinno tu być. Kwestionujesz rozkazy Yorinobu? Rób, co ciebie należy. Przyjąłem. Bez odbioru. Tak jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj. Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. Ja wiem, kim był ten drugi. Pierdolony Adam Smasher. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. Saburo Arasaka, pilot trzeciej eskadry w stopniu sierżanta.
Założyciel większego koncernu zbrojeniowego w historii. Żołnierz, przedsiębiorca, wizjoner. Umiej go. To się dzieje tu i teraz. Słuchajcie, bo nikt z nas nie będzie milczeć. Milczenie nie jest. Cisza to wygaszony płomień. Masz się poddać! Milczenie nie jest złotem. To wygaszony płomień. Ksawur Arasaka. 3 marca 1942 roku w obozie niemieckim, miesiąc po stracie myśliwca nad zatoką Guadalcanal. Ksawur Arasaka, pilot 3 eskadry w stopniu sierżanta. Założyciel i CEO największego koncernu zbrojeniowego w historii. Żołnierz, przedsiębiorca, wizjoner. Mój ojciec. Nie kieruję tych słów do jego przyjaciół, członków rodziny i partnerów biznesowych. Kieruję je do jego przeciwników. I nie przypadkowo właśnie tutaj, w tym mieście. 50 lat. Masz się poddać! W tej chwili! Zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć. Na końcu pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszył. W kontakcie. Wie,
potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego szefa, co jest dla niego ważniejsze. Wizerunek czy życie siostry? Sytuacja jest pod kontrolą. Bez odbioru. Stać! Słyszałem. Kto tam jest? Chyba się połapali. Musimy się śpieszyć. Atakuje mnie! Raz! Jestem pod ostrzałem! Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. A jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą.
pogarsza swoją siłę. Wychodź! Nic ci nie grozi! Tylko pogarsza swoją sytuację. Wyłaź! Swoją sytuację. Wyłaź! Wychodź! Co jest do cholery?
Zrób sobie przerwę. Kurwa! O tak. Wiedziałem, że tak będzie. Trzymaj się na nogach!
Właśnie tak! Chyba już mogę stać. Nie zabijaj, bo to drugie było obowiązek. Ja... Udało mi się. Oda-san, nie żyje? Oddycha. Jeszcze. Wi, proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. To wasze pieprzone poczucie honoru. Ale masz dzisiaj trochę szczęścia. Możesz podziękować Takemurze. To ja tobie. Okej, udało się. Jestem w systemie. Hanako jest w środku. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. Kienda to kiekok saretano. Oda to mu renaku ga torenai si. Nani ka hen da wa. Paredo chuushu sureba, yowasa o rotei shita to omowareru. Yowasa? 誰の？あなたの？俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため。
操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう花子、せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。Takemura, systemy zablokowane. Teraz albo nigdy. Oto-sama. Hanako-sama. Anata wa? Oirushi wo, douka, hanashi dake demo okiki kudasai. Saburo-sama wa... Shichi no koto wo kuchi ni shinai. Kore ga ore ni dekiru saigo no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shi ni tsuite shinjitsu wo akasu koto wa... Hanako-sama, bure wo hadarakitake arimasen. Shikashi... Uciekaj mi! Kurwa! Zastrzelił ją? Cokolwiek zrobił, teraz dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że nie można mu ufać, miałem. To przecież trzymać na krótkiej smyczy. Lepiej stąd spierdalajmy i to szybko. Nie macie prawa nas tutaj trzymać! Wszyscy na ziemię! Pierdol się, to naruszanie swobód obywatelskich! Skończysz, kurwa! Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie 303. Zapukaj 4 razy. Uśpiesz się. Prawie mnie zadeptali. W porządku? Wchodzimy na wizję. 3, 2, 1. Z tej strony Jillian Jordan. Nadajemy na żywo z Japan Town, gdzie do tego w trakcie parady pamiętającej problem. Działają, to po co je zmieniać?
W porządku. Chodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał? Środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Tak, bo odmówiła. Mów całą prawdę o Yorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. Hanako-sama. To człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo, rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Jestem po prostu cholernie zdeterminowany. Mam w głowie wasz eksperymentalny biochip. Dzięki niemu przeżyłem postrzał. I przez niego teraz umieram. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na mnie. I jeśli nie znajdę jakiegoś sposobu, źle się to skończy. Hanako-sama, Vi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Hanako-sama? Słyszałeś? Sprawdź to. Mam złe przeczucia. Modyfikacje!
trochę. Nie próbuj odpływać, nie teraz. Dalej spierdalamy z miasta! Myślisz, że te tanie przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, rozejrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego. Powiem ci, kto tutaj... Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesrane, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak Takemura. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Mam wiadomość adresowaną do V. Wiem, że ktoś tam jest. Śpisz? To pobudka. Wreszcie. To na ścianie. To krew. Tak, odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka. Albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Szkoda, że nie uwierzyłaś mi wcześniej. Gdybyś to zrobiła, Takemura może nadal by żył. Jeśli już przywołujesz jego imię, to pamiętaj, że zrobił wszystko, żeby doszło do tej rozmowy. Uszanujmy to. Zgoda. Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko.
Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. To wszystko, co mamy. Co teraz? Spotkajmy się osobiście. W Embers. To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć Arasaki. Mamy to, czego chcieliśmy. A ty wymiękasz przed jednym proxy? Pieprz się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hanako żyła w bezpiecznym świecie. A dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniany złodziej. Dlatego wysłała proxy. Bo jest sama. I boi się jeszcze bardziej niż my. Klik. Co? Jaki klik? Właśnie zabiła ci smycz.